Hej dziewczyny, tym razem tematy włosowe i pod lupę weźmiemy dwa nowe produkty marki Recibos i ich serii do pielęgnacji włosów. Pewnie większość z Was bardzo dobrze ich kojarzy i też ma jakieś doświadczenia z kosmetykami Recibo, natomiast ich linia do pielęgnacji włosów jest stosunkowo nowa, a te dwa nowe produkty, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, to maska olejowa Glossom i Hello New One, czyli jak możecie się domyślić już wcierka. I Recibo produktów do włosów stworzyło już całkiem sporo, natomiast cała linia dedykowana jest nie tylko włosomaniaczkom, ale też osobom bardziej początkującym, tak żeby ten temat pielęgnacji włosów, często skomplikowany i trochę zagmatwany, po prostu jakoś lekko uprościć i uporządkować. Ja tak naprawdę chyba najbardziej cieszę się z tego, że pojawiła się w ofercie marki wcierka, bo wcierki to też są takie kosmetyki do włosów, które zawsze mnie najbardziej interesują, jakoś tak najbardziej pociągają. Natomiast ta maska olejowa do włosów to jest chyba taki produkt, który mnie finalnie jakoś bardziej zaskoczył. Może dlatego, że nie miałam też żadnych oczekiwań. Jeśli chodzi o wcierki, to właściwie wiemy, że możemy się spodziewać przede wszystkim baby hair i wzmocnienia włosów. To jest to, o co nam zwykle chodzi. Dodatkowo dochodzi też jakieś uniesienie, jakaś potencjalna lekkość tej wcierki, co działa zawsze na jej korzyść. Natomiast jeśli chodzi o maskę olejową, to nie miałam wyobrażenia, w którą stronę marka pójdzie. Natomiast jeśli chodzi o taką właśnie formulację i tego rodzaju gotowy produkt, to jest coś, czego mi troszeczkę u nas brakowało, ponieważ jest to rzecz taka dla mnie bardzo wygładzająca i nabłyszczająca. I ona jest o wiele bardziej wygładzająca i nabłyszczająca niż zwykłe oleje, jakie stosuję. Zwykle jeśli zależało mi o takim wygładzeniu i nabłyszczeniu włosów, sięgnęłabym po jakąś zwykłą naftę kosmetyczną, ale wiadomo, że to nie jest najbardziej pielęgnujący na świecie produkt i no, jeśli chodzi o jakość składu, daleko mu tutaj do ideału. Natomiast, więc jakby tego musiałam łączyć ją z olejami, tego odżywczego elementu, takiego sprzyjającego włosom na pewno bardzo mi w tym wypadku brakowało. Natomiast Glossom to jest właśnie taki nabłuszczający, wygładzający produkt, który łączy w sobie to jakby nabłuszczenie, wygładzenie i też takie pielęgnujące efekty. Myślę, że widzicie tutaj na filmie, jak wyglądają moje włosy po. Ja mam kręcone, wysokoprowate i bardzo suche z natury włosy. Ten olejek, myślę, że mogę tak po prostu o nim mówić. Ta konsystencja jest taka bardziej wodnista, tutaj chyba tego nie zobaczycie, ale myślę, że na zbliżeniach jakoś uda mi się to pokazać. I to jest właśnie, tak jak mówiłam, rzecz taka bardziej wodnista, przypominająca bardziej suche olejki niż klasyczne oleje do olejowania. Dlatego też przy nakładaniu trzeba uważać, aby nie przesadzić, ponieważ tak naprawdę potrzebujemy naprawdę niewielką ilość produktu, żeby uzyskać już ten upragniony efekt i myślę, że to jest też taka rzecz, o której warto pamiętać, chociażby przez to, że to opakowanie tak naprawdę wydaje się dość małe, natomiast to nie jest tak, że zużyjemy go na 3 razy, czy tam 3 aplikacje przed myciem. Zupełnie nie. Tutaj wystarczy naprawdę niewielka ilość produktu zaaplikowana na dłonie, na których dobrze ten produkt rozcieramy i dopiero przekładamy na włosy. Taka technika aplikacji akurat najlepiej sprawdziła się u mnie. Ja zwykle trzymałam ten produkt przed myciem maksymalnie pół godziny. Tutaj producent zaleca pół godziny do godziny, ale u mnie pół godziny całkowicie wystarczyło do tego, żeby te włosy już jakoś nabłyszczyć i wygładzić. I to jest taka maska, którą stosujemy przed myciem, tak samo jak olejowanie, więc tutaj zupełnie nic się nie zmienia. A jeśli chodzi o oleje, które pojawiają się w składzie, jest tam na przykład olej słonecznikowy, winogronowy, olej z pestek dyni, olej z nasion bawełny, jest też olej arganowy z pestek dyni i olej z konopi, który tutaj jest tak jakby takim najbardziej może działającym pielęgnacyjnie olejem, chociaż to jest troszeczkę konglomerat, jeśli chodzi o te elementy składu. Do tego mamy też pod koniec składu trochę ekstraktów roślinnych. I to, co przede wszystkim widzę na moich włosach po zastosowaniu Glossom, to jest, tak jak mówiłam, blask i wygładzenie. To jest takie wygładzenie, które w moim wypadku przekłada się na to, że włosy są sypkie. To nie jest taka rzecz super do uzyskania, a jeśli chodzi o mój typ włosów. I ta gładkość i ten blask to też jest troszeczkę taka inna gładkość i inny blask niż ten, który jestem w stanie uzyskać z pomocą zwykłych olejków. Te włosy w moim wypadku trochę łatwiej później modelować na szczotkę, bo ja to zwykle z włosami robię. Łatwiej je też między innymi rozczesać i próbowałam stosować ten produkt solo, nie dodając później też żadnych odżywek, tak żebym mogła jak najlepiej ocenić jego wpływ. Nie łączyłam go też z nim,
innymi produktami, bo też jakoś zupełnie nie czułam takiej potrzeby. Natomiast w momencie aplikacji skupiałam się też głównie na tych obszarach włosów, które wymagały u mnie jakby takiego większego wygłodzenia i nabłyszczenia, więc tak naprawdę nie nakładałam go w dużym stopniu na skórę głowy, czy też na włosy od nasady, tylko raczej na ten fragment. I myślę, że to jest taki produkt, który bardzo spodoba się dziewczynom poszukującym właśnie takiego blasku, tej gładkości, tej takiej zmiany w strukturze włosa, tym, żeby tą łuskę jakoś wygładzić, delikatnie jakoś ją domknąć. Myślę, że spodoba się bardzo dziewczynom, które poszukują takiego lekkiego efektu tafli. Myślę, że warto próbować na wysokoporowatych włosach i to jest akurat bardzo, bardzo fajne, bo zwykle tego rodzaju produkty dają efekt wow raczej na niskoporach i na średnich porach, natomiast ten dał radę też u mnie, a moje włosy jakby bardzo szybko weryfikują skuteczność tego rodzaju rzeczy. A drugim produktem jest wcierka pobudzająca wzrost włosów Hello New One i tutaj w składzie mamy całkiem sporo ekstraktów, które widzicie tutaj. Oprócz tego betainę, całkiem sporo kofeiny, która też jest w miarę wysoko w składzie i to ona jest takim najbardziej stymulującym i napędzającym jakby elementem i przyspieszaczem wzrostu tutaj. Oprócz tego bajkalina, która w kosmetykach odpowiada troszeczkę za opóźnianie starzenia się komórek, jest takim składnikiem regenerującym i troszeczkę przeciwstarzeniowym właśnie. I roślinne komórki macierzyste z bzu. To jest chyba taki element składu, którego długotrwały wpływ na moje włosy najbardziej mnie interesuje. Producent oczywiście nam tutaj obiecuje mnóstwo baby hair i też takie badania, które ja od nich dostałam, jakby wskazują na to, że tutaj mamy się czego spodziewać. Natomiast moje włosy to są takie włosy, które są generalnie odporne na wcierki i nie jestem taką osobą, która już po 2 tygodniach stosowania widzi mnóstwo baby hair i wysyp baby hair. Dziewczyny często piszą o tym w recenzjach, ja zawsze zazdroszczę trochę takim osobom. Ja na baby hair muszę poczekać trochę dłużej. U mnie zwykle tak naprawdę, żeby dobrze ocenić wpływ wcierki czy danego kosmetyku, muszą minąć przynajmniej 2 miesiące, tak naprawdę 3 miesiące to jest taki dla mnie optymalny czas. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ta wcierka wpłynie na moje włosy w dłuższym rozrachunku, natomiast myślę, że ze względu na te fajne elementy składu, z którymi też już w innych produktach miałam dobre doświadczenia, mogę spodziewać się bardzo fajnych efektów. I dziewczyny, to jest wcierka glicerynowa, natomiast jest tak niesamowicie leciutka, że w tym momencie to jest też dla mnie jedna z największych jej zalet, ponieważ ja nie myję włosów codziennie, myję włosy raz albo 2 razy w tygodniu. Zwykle z tego względu wcierki glicerynowe sprawdzały się u mnie tak so-so i celowałam raczej we wcierki alkoholowe, które zwykle były troszeczkę lżejsze. Natomiast w tym wypadku ta formulacja jest absolutnie cudowna i wielkie brawa dla marki za to, że udało mi się stworzyć coś tak leciutkiego, bo dla mnie przy tak rzadkim myciu naprawdę zależy mi na tym, żeby korzystać codziennie z produktu, który nie sprawi, że moje włosy po 2 dniu aplikacji będą wyglądały jak matowy, poslepiany koszmarek i tutaj zupełnie to się nie dzieje. Wcierka nie matowi włosów i to jest super. Nawet jeśli troszeczkę więcej tutaj porozlewa mi się na boki, czy na włosy na długości jakoś to rozprowadzę, to nie ma zupełnie problemu. Nie oblepia i nie zlepia ich w kubki, w kępki, nic takiego. Nie ujmuje im tutaj też objętości. Ja widzę tak jakby lekkie uniesienie od nasady, szczególnie jeśli nałożę ją na noc i pójdę spać z włosami związanymi do góry. Natomiast to nie jest taka rzecz, na której mi osobiście najbardziej zależy. Ale myślę, że polubią tą wcierkę za tą lekkość właśnie dziewczyny, które mają cieńsze, delikatne włosy skłonne do przetłuszczania, ponieważ tutaj też będziemy miały troszeczkę taki element regulujący wydzielanie sebum dodatkowo. Wcierka nie podrażniła w żaden sposób mojej skóry głowy i myślę, że jej potencjał drażniący jest bardzo niski, chociaż wiadomo, że to jest indywidualna kwestia. I jestem z tej jej lekkości niesamowicie zadowolona. Takich wcierek, które ja chcę stosować codziennie i nie muszę się tym przejmować, jest stosunkowo mało. Gdybym miała się czegoś jakoś tak super czepiać, to może wolałabym, żeby aplikator był bardziej precyzyjny, bo chociaż to jest naprawdę super aplikator takiej dobrej jakości. Zobaczcie, że ta mgiełka, którą wyrzuca, jest taka naprawdę bardzo dobrze rozpylona i nie ma tutaj plucia produktem, to tak naprawdę może wolałabym jakiś taki aplikator, który bardziej jakoś tak, którym jestem w stanie trafić jakoś dokładniej przez skórę głowy, ale to też jest trochę takie czapiarstwo z mojej strony, ponieważ generalnie no, produkt jest bardzo, bardzo udany i też jakoś nie przeszkadza mi
mi to, że w pewnych miejscach trafię trochę na włosy. Wierzę, że też te włosy z tych tutaj jakby pielęgnujących takich elementów składu skorzystają. I dziewczyny, jak zwykle linki do produktów i więcej informacji będziecie miały w opisie. Jestem bardzo ciekawa, czy testowałeś już jakieś kosmetyki z linii do pielęgnacji włosów Recibo. Jeśli tak, jak się u Was sprawdzają, który najbardziej Wam się podobał, albo który kosmetyk należy w ogóle do Waszych ulubionych produktów marki. Jestem bardzo ciekawa, co najbardziej lubicie i co możecie polecić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie, będzie mi bardzo miło odpowiedzieć. Dziękuję Wam ślicznie za ten czas, za wszystkie łapki w górę, komentarze i tak dalej. Buziaczki i do zobaczenia w następnym filmie.